Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Pchła szachrajka będzie, drodzy Państwo, 1 czerwca w sobotę, w Dzień Dziecka, dwa razy na scenie, najpierw o 11, później o 13 w Matthew Bieszczad Center, a wszystko za sprawą Teatru Nasz. My dziś gościmy panią Aldonę Olchowską, menedżera i aktorkę Teatru Nasz. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Witam. Jak to jest z tą pchłą szachrajką? Jak to jest? Chodzi o genezę? No właśnie. Pchła szachrajka została napisana przez Jana Brzechwę w 1946 roku, ale tekst do tej pory bawi, cieszy, raduje, dalej przekazuje ten morał związany z psotami pchełki, potem jej taką, ale może nie będę zdradzać, jaka będzie puenta. I zdecydowaliśmy się wziąć ją na warsztat i 2 lata temu poprosiliśmy Agatę Paleczną o reżyserię, bo zazwyczaj nasze spektakle reżyseruje Andrzej Krukowski, a również Ryszard Gajewski Gębka zrobił nam zemstę. I Agata zgodziła się, podjęła wyzwanie i zrobiliśmy bajkę dla dzieciaków. Premiera była 2 lata temu w marcu na Dzień Teatru, a teraz wróciliśmy do niej i chcemy ją ponownie zagrać dla dzieciaków właśnie na 1 czerwca, na Międzynarodowy Dzień Dziecka. Organizujemy taki piknik, bo oprócz spektaklu będą też atrakcje w plenerze. Trochę szerzej mogę opowiedzieć? Zaraz będziemy opowiadać w szczegółach, ale ja chciałbym się zatrzymać chwileczkę na tekście. Teksty Brzechwy znamy wszyscy bardzo dobrze. To są rzeczy, które nam rodzice czytali do kołyski, których uczyliśmy się w przedszkolach. Pchła szachrajka jest trochę mniej znanym tekstem. Tekstem, który jest pełen morałów, tak, prawda? Uczy nas. No i tam takie wydaje mi się możliwość spojrzenia w to, jak wyglądała Polska gdzieś tam w okresie międzywojennym, bo ta pchła szachrajka sobie tam funkcjonuje po salonach. Tak, takiej ona właśnie międzywojennej Polski. Podróżuje i psoci. No jest właśnie. Bardzo krnąbrna, niczego się nie boi. Jak się tylko zaczyna nudzić, to zaraz wpada na pomysł, nowy pomysł, komu zrobić kolejną psotę. I my właśnie w tym przedstawieniu będziemy tak za nią podążać, tak kroczyć i oglądać te jej wszystkie przygody. Ona nas zabierze w swój świat i będziemy świadkami po prostu tego, komu znowu sprawiła tą psotę. Bo jak to się skończyło. Bo tych psot było wiele. Poszła do lekarza i lekarzowi zrobiła psikusa, poszła do kawiarni i wyjadła krem z rurek, tak, urządziła sobie bal, ale nie u siebie. No właśnie. Więc Brzechwa, pisząc pchłę szachrajkę, zaserwowała nam całą serię takich różnych scenek, skeczy. Czy wszystkie znajdą się na scenie? Czy wybraliście tylko te najbardziej soczyste? Tylko jedna się nie znajdzie. Czyli ale prawie wszystko. Prawie wszystko, tak. I czy tekst będzie dokładnie taki, jak napisał Brzechwa, czy pozwolicie sobie na taką małą licencję na to, żeby dokonać małych przeróbek? Nie, tekst będzie oryginalny, taki jak napisał go Jan Brzechwa. Nawet niektóre słowa, które może już wychodzą z obiegu, tak, albo nasze dzieciaki nie są może dla nich takie powszechne, tak jak na przykład kominki, ale one dalej są, bo nadal można wyłapać z kontekstu, o co chodzi. No i właśnie. Dzięki temu to słowo, nauczy się tego słowa, albo pomyśleć, okej, to jest synonim tego słowa, które ja już znam. A pięknie. Kiedyś może było używane w takiej formie. Myślę, że będzie taka fajna też lekcja języka polskiego, lekcja kultury. Mamy tutaj na plakacie przepiękny obraz, wizerunek takiej właśnie pchły szachrajki. Tak, kto go popełnił? To jest wizerunek, który stworzyła dla nas Patrycja Stępniak. Ona stworzyła tą pchłę i na tej podstawie też jest zrobiony kostium. Magda Miśkowiec, która wcieli się teraz w rolę pchły, będzie dokładnie tak ubrana na balu, bo jeszcze ma drugą wersję kostiumu. I wszystkie dzieciaki i dorośli również, którzy przyjdą do nas 1 czerwca na Dzień Dziecka, będą sobie mogli zrobić właśnie zdjęcie jako pchła w takiej tablicy, super, która jest tutaj powszechna, z wyciętym kołem, owalem na buzie i będzie można sobie właśnie włożyć twarz i zrobić zdjęcie jako pchła szachrajka. Pięknie. Wróćmy jeszcze do samej postaci. Kim jest aktorka, która wcieli się w postać pchły szachrajki i kogo jeszcze będziemy mogli zobaczyć na scenie? W tym roku mamy 2 składy aktorskie, a teraz w pchłę wcieli się Magda Miśkowiec. Oprócz Magdy na scenie zobaczymy Kasię Żytkiewicz, Agnieszkę Serafian, Andrzeja Krukowskiego,
Aldonę Olchowską, mnie, chyba o nikim nie zapomniałam. No ale publiczność też odegra bardzo ważną rolę w tym przedstawieniu. Tak, dokładnie, ponieważ tekst jest tak zbudowany, że możemy te wszystkie pytania, zagwozdki, które ma Pchła, czy też jej koleżanki, które nie wiedzą czasami, co się dzieje, bo Pchła bardzo szybko działa, operuje wszystkim. Liczymy na to, że dzieci pomogą nam w rozwiązywaniu pewnych zagadek, na przykład, gdzie podziały się rodzynki, bo dzieciaki będą świadkami pewnych sytuacji, więc liczymy wciągnąć się po prostu do tej wspólnej zabawy, do tej wspólnej przygody. I tym fajniej, tym lepiej, bo to nie będzie tylko bierne obserwowanie tego, co dzieje się na scenie, ale aktywne uczestnictwo. Dokładnie, prawda? Tak. W realizacji tego przedstawienia zaangażowani są nie tylko aktorzy, ale tutaj usłana naprawdę polonijnymi gwiazdami lista osób, no bo tak, reżyseria Agata Paleczny. Tak. Agatę znacie Państwo doskonale jako szefową warsztatów teatralnych Little Stars, które niedawno świętowały piękną rocznicę, piękny jubileusz, ale kostiumy. Patrycja Stępniak i Maryla Pawlino, o kostiumach też już wspomnieliśmy. Tak. Scenografia, Wojtek Glinkowski. Tak, artysta, malarz. Mhm. Wojtka zaprosiliśmy do współpracy. Zrobił świetną scenografię. Ku naszemu zaskoczeniu bardzo szybko, po prostu poprosiliśmy o coś, w ogóle on miał wizję też, bo są świetne pchły, takie, które, ale nie będę zdradzać, ale u Wojtka po prostu poprosisz i u niego jest pach. Jest. Także super, to tworzy taką fajną, trójwymiarową przestrzeń, ale żeby się przekonać, to zapraszamy Państwa w sobotę, za tydzień. Mhm. Rysunek pchły wykonała Patrycja. Patrycja, Stępniak. Tak. No i producentem tym razem. Producentem jest Andrzej Krukowski i Teatr Nasz. Świetnie. Wspomniałaś o tym, że to nie tylko przedstawienie, że zapraszamy wszystkich Państwa całymi rodzinami, tak, i przed, i po przedstawieniu, co będzie się działo poza salą teatralną. Tak, są dwa spektakle, jeden o 11 i drugi o 13. I po tych spektaklach, przed również, bo mamy wolontariuszy, którzy zgodzili się być z nami tego dnia, i na zewnątrz, w budynku, którym gramy na zewnątrz, jest piękna polana, są ławki i będzie sporo atrakcji dla dzieci. Będzie wata cukrowa, będą sławetne rurki z kremem, ale będzie krem, to nie te, z których Pchła wyjadła krem. Będą zajęcia plastyczne, będzie można wyciąć sobie ubranko dla pchły, pokolorować je, i tak jak kiedyś były takie słynne wycinane z papieru laleczki, gdzie się zakładało takimi haczykami sukieneczki, będzie można właśnie zrobić takie kreacje dla pchły. Będzie malowanie twarzy, będzie, mówiłam już o wacie cukrowej, tak? Tak. Będzie można sobie zrobić proszki. Będzie pani Bernadetta ze specjalnym sprzętem, będzie można samemu sobie narysować broszkę i potem ją złożyć i przyczepić, z dumą nosić. Będą gry, zabawy, także po spektaklu zapraszamy na trawkę, czyli spektakl trwa godzinkę, więc każdy może sobie jeszcze zaplanować całą sobotę na wspólne świętowanie i tworzenie wspólnych rodzinnych wspomnień, bo zawsze podkreślamy, że bardzo ważne jest, żeby spędzać rodzinnie, wspólnie czas i kreować wspomnienia, do których będziemy wracać po latach, żeby oderwać się od elektroniki i zmobilizować i przyjść do teatru. Świetna sprawa, drodzy Państwo. Warto przyjść odrobinę wcześniej niż ta 11. Warto po spektaklu zostać odrobinę dłużej i potworzyć te wspomnienia. Pchła Szafrajka jest na tyle wszechstronna, że dzieci będą miały ubaw na pewno z tego, co dzieje się na scenie. Mamy nadzieję, tak. A rodzice z tych niuansów tekstu Jana Brzechwy wyciągną na pewno całe mnóstwo smaczku, więc tak, to będzie wspaniała zabawa. Albo drugie zabawa. Dno. Właśnie. Wspaniała zabawa dla całej rodziny. Bo my już nawet rozmawialiśmy, żeby zrobić też wersję dla dorosłych. Pchły Szafrajki? Tak. O, to jest świetny pomysł. To jest naprawdę. Bo tam są właśnie takie pomysł. Smaczki. Doskonale. Gdzie można kupić bilety? Bilety można kupić na stronie mójbilet.com. Bilety można zarezerwować pod numerem 872-262-6050. Mhm. To jest numer, można zadzwonić, nagrać się albo wysłać SMS-a. Świetnie. I to będzie równoznaczne z rezerwacją, ale można je również zakupić w dniu na spektaklu. Miejscu. Tak, na miejscu. Będziemy mieć
kasę, także zapraszamy. Jeżeli ktoś nie zdąży, albo zmienią mu się plany, albo podejmie nagle decyzję, że jedziemy, bilety będą na miejscu. Co jeszcze musimy powiedzieć? Cały spektakl będzie się odbywał w pięknym miejscu. Właśnie. To jest Matthew Bieszczad Center, to jest budynek, którego właścicielem jest Forest Preserve. Jest pięknie ulokowany, adres 600 North Central w Chicago. Bardzo niedaleko stąd, bardzo niedaleko od redakcji Dziennika Związku. Ta sama wysokość, bo tu jest 600 CISRO, tam jest 600 Central. To jest samo centrum lasów Edgebrook. Jak jedziemy na północ w kierunku Divan, mijamy rzekę, to właśnie w środku lasu jest taka ukryta droga, jadąc na północ w lewo i tam jest ten piękny budynek. To jest budynek stylizowany, epokowy, piękne belki, wysokie sufity, piękne żyrandole, kominek, także idealna sceneria dla pchły szachrajki i tam jest właśnie ten plener. Właśnie, bo miejsce jest otoczone zielenią dookoła, tak. W samym środku chicagowskiego Forest Preserve, więc można sobie zrobić piknik, można pójść na spacer, można, tak. Wziąć ścieżki. Można wziąć ze sobą jakąś piłkę czy frisbee albo kocyk i zrobić sobie naprawdę fajny, rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka. I parking jest bezpłatny, wielki parking, bo to jest Forest Preserve. Także. Dobra, jeszcze raz, gdzie zamówić bilety? Bilety mójbilet.com albo rezerwację 872-262-6050, SMS albo poczta głosowa, albo na miejscu. Albo na miejscu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zanim Cię, Aldona, wypuszczę, jeszcze muszę zapytać o Teatr Nasz. Tak. Bo u Was cały czas coś nowego. Tak krótko może podsumuj to, co się działo w Teatrze Nasz przez ostatnie kilka miesięcy, bo działo się sporo, Tak, dokładnie. Sezon zaczęliśmy w ubiegłym roku. Od września mieliśmy kongres teatralny, mieliśmy gości z Wilna i potem nasz zespół teatralny, Teatr Nasz, pojechał do Wilna. Tam zachwyciliście Litwę. Tak, nie ukrywam, zostaliśmy świetnie przyjęci. Super wyjazd, to był 11 wileński przegląd teatrów polskich działających poza Polską, więc poznaliśmy teatry, które działają na takich samych zasadach w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie teraz jest dużo trudniej, wiadomo, jest wojna, Wilno, Szkocja, Niemcy. Także to było świetne spotkanie. Publiczność rzeczywiście była zachwycona, sale były pełne, graliśmy tam dwa spektakle. No właśnie, co pokazaliście w nim? Graliśmy Bal w Operze po polsku i graliśmy kwartet dla czterech aktorów po angielsku. Wow. To tak naprawdę organizator sobie zażyczył, bo chciał pokazać też, jak ta emigracja się zmienia, że ludzie się u nas amerykanizują, na Litwie litwinizują i młodzież mówi w ojczystym języku, ale również mówi w języku w kraju, w którym mieszka. Więc było bardzo dużo młodzieży na naszym spektaklu, właśnie tym, którym graliśmy po angielsku, co nas bardzo cieszyło. W tym roku jedziemy ponownie. Bo oni, wracacie do Wilna? Wracamy do Wilna, ponieważ oni organizują ten festiwal co dwa lata, na przemian z festiwalem monodramów. Więc teraz jedziemy z monodramami i one będą wyłuskane z przedstawienia Ten zapach miał kolor niebieski na podstawie książki Grażyny Skoczeń. My robiliśmy ten spektakl w oparciu właśnie o tę historię. Adaptacja tej książki to też w 100% produkt Teatru Nasz. Tak, dokładnie. Każda z nas wybrała sobie opowieść i napisała do niej scenariusz. I właśnie z tym jedziemy teraz we wrześniu. A co było jeszcze, co zapisało się na nasze kroniki teatralne? Graliśmy od początku roku Gąskę. To jest też nasz spektakl repertuarowy, ponieważ my staramy się przez cały czas wracać do naszych spektakli. Nie to, że zagramy je i potem o nich zapomnimy, tylko przez cały czas do nich wracamy. Jesteśmy teatrem repertuarowym. Bal w Operze Notabene to był nasz pierwszy spektakl. W 2017 zaczęliśmy pracę nad nim. Gąskę graliśmy w tym roku chyba z 10 razy. Graliśmy ją w Chicago, a potem pojechaliśmy z Gąską na Florydę. Także graliśmy w Hudson, w Clearwater, w Sarasocie i ponownie wracamy na Florydę. Zostaliśmy tam gorąco przyjęci. No i teraz Pchła Szachrajka. Wakacje, pomimo tego, że w teatrze wolne jest, to mamy tak naprawdę bardzo dużo pracy, bo zaczynamy się przygotowywać już do kolejnego sezonu, do wyjazdu do Wilna i do Kongresu Teatru Polskiego, możesz który we wrześniu. Możesz zdradzić, co macie w planach, jakie przedstawienia będą przygotowane na jesień?
Na razie, jeśli chodzi o nowe przedstawienie, to nic nie planujemy, oprócz rozbudowania właśnie tego zapachu, ponieważ oprócz festiwalu w Wilnie jedziemy też na festiwal w Katowicach. Wow. Także będziemy praktycznie cały listopad w Europie i nie będzie czasu na nowe produkcje. Będziemy godnie reprezentować polski teatr ze Stanów na starym kontynencie. No właśnie, bo jesteście wizytówką tak naprawdę tej chicagowskiej Polonii, jak chodzi o przedsięwzięcia teatralne. Mamy nadzieję. No i robicie to fenomenalnie, to widać po recenzjach, które napływają tutaj nawet do nas z Europy. No po waszej wileńskiej wyprawie tych recenzji, tych wspaniałych komentarzy było mnóstwo, więc serdecznie tak. Gratuluję. Dziękujemy. Dziękuję, przekażę teatrowi. Zapraszamy, drodzy Państwo, w Dzień Dziecka 1 czerwca w sobotę do teatru. Zapraszamy najpierw na godzinę 11, ci, którzy nie zdążą, zapraszamy na godzinę 1, ale tak naprawdę przyjedźcie o dowolnej porze, ponieważ... Albo bo można spędzać z nami cały dzień. No właśnie, zróbmy sobie wspaniały rodzinny piknik, wyprodukujmy te marzenia, do których będziemy wracać później, a Płaszcza Chrajka to wspaniałe przedstawienie, które z chęcią obejrzą nie tylko dzieci, ale również dorośli. Myślę, że tak, że będzie fajna zabawa, tekst jest naprawdę zabawny. A do obejrzenia Płaszcza Chrajki zapraszała pani Aldona Olchowska, menedżer i aktorka Teatru Nasz. Pani Aldono, serdecznie dziękuję za bardzo wizytę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.